Tuż za mną bardzo charakterystyczne drzewo, które dawniej było gniazdem szerszeni. Teraz jest to po prostu drzewo. Marek Cudek, boxing.pl, 5 minut o boksie. Witam Was bardzo serdecznie, rozpoczynamy. Aferek na Twitterze jest mnóstwo, natomiast dzisiejszy temat to czy milczenie, niedopowiedzenia służą polskiemu boksowi. Czekam na Wasze komentarze. Jestem bardzo ciekawy Waszego zdania na ten temat. A wszystko zaczęło się od wczorajszego ogłoszenia walki Fiodora Czerkaszyna. Było tak, wczoraj wieczorem Piotr Jagiełło i Sebastian Szczęsny w magazynie Ring w TVP Sport ogłosili nowego przeciwnika dla Fiodora Czerkaszyna na galę w Zakopanem. Nieco wcześniej promotor Andrzej Wasilewski wspominał, że będzie to najprawdopodobniej Niemiec lub Meksykanin. I to jest Meksykanin, nienotowany na policji, także nienotowany w żadnej 15 federacji, ale za to notowany na 30 miejscu w znanym portalu statystycznym Boxrec. Oriol Santoyo, brawo, 15 walk, 13 zwycięstw, 1 porażka i 1 remis, przy czym porażka i remis na samym początku kariery, 27 lat, więc nie jest to stary, zniszczony weteran, nie jest to pięściarz na początku kariery, ma już za sobą 8 i 10 rundówki. Co prawda większość walk stoczył w niższym limicie wagowym, ale ma, jak wspomniałem, ma już za sobą 10 rundówki i dwie dość cenne wygrane. Ma także wygrane nad dwoma Chavezami i jednym Balboą. Więc żaden wirtuos, ale jest tu szansa na dobre przetarcie dla Czerkaszyna i opór. No i tak patrząc historycznie, no to trudno sobie przypomnieć lepszego rywala w ostatnich czasach sprowadzonego na polską ziemię. To na pewno trochę kosztowało. Wracając do tematu dzisiejszego programu. Były dziennikarz wyraził swoją opinię na temat tego zestawienia. Opinię oczywiście subiektywną, uczciwą, moim zdaniem rzetelną. No i się zaczęło. Były nieprzyjemne prywatne wiadomości od promotora lub jego otoczenia. Było parę takich, bym powiedział, dosyć mocnych tweetów. No co, tak naprawdę o nic. Organizator walki na pewno chce prowadzić w spokoju swoje akcje marketingowe. No, czasem wręcz wciskać kit i na pewno nie w jego interesie leżą jakieś obiektywne, czy też jakieś bardzo prostujące opinie. Wielka walka ma być wielką walką, ma być dużo kibiców, dużo pieniędzy. Pięściarzom trzeba zapłacić, organizator ponosi ryzyko, wiadoma sprawa. Ja słyszałem też zdania promotorów, że takie opinie psują im biznes. Dosłownie. Popatrzmy teraz na to ze strony kibica. Kibic, cóż, masowy kibic oczywiście nie będzie wnikał, natomiast większość wielu z nas interesujących się poważnie boksem chce wiedzieć faktycznie, czy dostaje hit czy kit i po prostu to sprawdza. Jeśli na przykład koło jakiejś piekarni ktoś nasmaruje sprayem informację, że chleb jest parszywy, no to z całą pewnością wpłynie to na postrzeganie tej piekarni. I tu może się rodzić kolejne pytanie, to często zadawane przez Was zresztą pytanie. Dlaczego dziennikarze nie odzywają się, znani popularni dziennikarze nie odzywają się w ważnych sprawach dotyczących boksu czy też sportu w ogóle? Dlaczego? Taki promotor czy też organizator imprezy ma oczywiście swoje środki, sposoby dyscyplinujące dziennikarzy. No oczywiście są to akredytacje, które
które z reguły są przyznawane po prostu na podstawie powiedzmy no, takich cech jak popularność mediów, czy też po prostu ich opiniotwórczość, rzetelność. Natomiast to oczywiście nie musi być reguła. No i w tym momencie taki człowiek, który powiedzmy jednemu konkretnemu promotorowi dokuczy wielokrotnie, może się liczyć z problemami z wejściem na galę i wtedy koniec z oglądaniem boksu na żywo. Oczywiście dziennikarze nie tylko chcą oglądać boks na żywo, ale chcą mieć też dostęp do pięściarzy, chcą mieć dostęp do informacji, chcą mieć wywiady. No i to także oczywiście może zostać im ograniczone, ukrócone, jeśli będą no zbyt, że tak powiem, dociekliwi lub będą przesadzać z tym obiektywizmem. Dlatego też myślę, że spora część środowiska, ja to całkowicie rozumiem, zawarła taki pakt o nieagresji z promotorami i powiedzmy, no są granice, są tematy nieruszane, są granice, powiedzmy, ataków, granice dociskania organizatorów walk, promotorów. No i tak to się jakoś kręci. Taki zdrowo rozsądkowy kompromis. Nie każdy może mówić wszystko. I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejsze 5 minut o boksie. Następnym razem będzie weselej z całą pewnością. Trzymajcie się, cześć.